Nowodworska TV. We wrześniu każdego roku w Modlińskiej Twierdzy odbywają się uroczystości upamiętniające bohaterską obronę twierdzy z 1939 roku. W tym roku, oprócz rekonstrukcji historycznych, mszy świętej i apelu poległych, odbyło się spotkanie pokoleń, w którym udział wzięli potomkowie obrońców Modlina, ludzie nauki, znawcy historii oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Uroczystości w Modlinie rozpoczęły Europejskie Dni Dziedzictwa. Idea Europejskich Dni Dziedzictwa powstała już w połowie lat 80. ubiegłego stulecia i odbywa się w wielu krajach europejskich, we Francji, we Włoszech. I ta tradycja już od kilku lat też z powodzeniem odbywa się w naszym kraju i w Polsce. Ja bardzo się cieszę, że Mazowsze tak ładnie włączyło się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Organizujemy je wspólnie z Ministerstwem Kultury i w tym roku tytuł brzmi Kamienie Milowe. Dzisiaj właśnie w Nowym Dworze Mazowieckim odbędzie się rekonstrukcja wydarzenia historycznego, które miało miejsce wiele lat temu właśnie w twierdzy Modlin. Rozpoczęte zostały piękną mszą świętą na powietrzu z udziałem oficjeli, mieszkańców miasta. Ale dla mnie bardzo ciekawą jest wizyta w tym miejscu, czyli w muzeum, które powstało dzięki temu, że wszyscy mieszkańcy tak czynnie zaangażowali się w tworzenie tej instytucji, gdzie przekazali swoje zbiory, bo powstało ono właśnie dzięki darom prywatnych osób. A myślę, że wielka zasługa jest tutaj dla osoby pana dyrektora, który stworzył to muzeum. Oczywiście lokal, w którym się znajdujemy, jest finansowany przez miasto, ale to dzięki pasji i pracy prywatnych osób działa ta wspaniała instytucja, gdzie młodzież może przyjść, obejrzeć eksponaty, nawet pewnie może ich dotknąć, ale też przypomnieć sobie historię tamtych wydarzeń i tamtych czasów. Uczestnicy spotkania pokoleń uważają, że było ono bardzo potrzebne. Dlaczego? Bardzo są potrzebne. My uczymy dziedzictwa młodych ludzi, bo tu padały dzisiaj takie słowa, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu było ponad 300, ponad 500 obrońców Modlina. Jeszcze kilka lat temu było dwóch, a w tym roku mamy pierwsze spotkanie, gdzie nie ma nawet jednego. I to jest taki zakręt historii, że w tym momencie my musimy zrobić coś więcej, nie dla siebie, tylko uczyć tych młodych ludzi, którzy tutaj przychodzą, tego, co tu się stało, bo świadków tej historii już nie ma. I moment jest rzeczywiście wyjątkowy, bo my to wszystko kiedyś im przekażemy, całe to dziedzictwo, całej naszej historii, to miejsce, no w takim stanie, w jakim je zostawimy, z taką świadomością historyczną, jaką zostawimy tym młodym ludziom, kiedyś będzie ich. I dzisiaj rozgrywa się tu batalia o to, żeby oni wiedzieli, co z tym wszystkim zrobić. Dla wielu ludzi to spotkanie miało charakter szczególny. Dla mnie te spotkania na terenie muzeum czy na terenie twierdzy mają walor szczególny. Czuję niesłychaną więź z tą ziemią poprzez to, że mój dziadek tutaj walczył we wrześniu. I tutaj zginął. Poszukiwania, które jakiś czas temu rozpocząłem, a które mnie tutaj sprowadziły i dzięki znajomości z panem dyrektorem tutejszego muzeum, z panem Władysławem Wyruchem i wieloma innymi osobami, które mi pomogły w tym również korespondencja z nieżyjącym już panem Andrzejem Przewoźnikiem,
byłem sekretarzem Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, doprowadziły do tego, że na cmentarzu modlińskim, tu w twierdzy, jest kawałek ziemi, gdzie jest tabliczka z jego nazwiskiem. Dla mnie to bardzo ważne. Ja tego może nie potrafię powiedzieć słowami takim, jakimi zazwyczaj kieruje się mowy do młodzieży, czy to w wykonaniu historyków, przewodników, nauczycieli, bo dla nich są to fakty historyczne, a dla mnie jest to coś więcej. Modlińska ziemia była świadkiem wielu wydarzeń historycznych, a przede wszystkim szkołą patriotyzmu, o czym nigdy nie możemy zapomnieć. Mariusz Ziółkowski, Nowodwórska TV. Nowodwórska TV.